Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Dzisiejsza liturgia ukazuje nam Chrystusa jako tego, który jest wypełnieniem proroctw o cierpiącym słudze Jahwe, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu. Ukazuje nam również w słowach świętego Pawła Chrystusa arcykapłana, który złożył doskonałą ofiarę swojego życia. Przez to stał się dla nas odkupieniem i zbawcą i wyniósł nas do swojej chwały. Opis męki pańskiej sporządzony przez Jana, jedynego z apostołów, który nie opuścił Chrystusa w tych ostatnich godzinach, niech uświadomi nam cenę naszej wolności. Oto Bóg króluje z drzewa. Tryskają zdroje miłosierdzia, aby odkupić cały świat. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on przebity za nasze grzechy był, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak. Zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo,
dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. W Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca. Wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz podanego próbie pod każdym względem podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zaniósł gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to,
co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sami uczniowie Jego. Ale Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy, zebrawszy kohortę od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzecze im Jezus: Jam jest. A stał też z nimi Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł: Jam jest, cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzecze tedy Jezus Piotrowi: Schowaj miecz swój do pochwy. Czyż mam nie pić kielicha, który mi dał Ojciec? Kohorta tedy i trybun, słudzy żydowscy, pojmali Jezusa i związali Go. I przyprowadzili Go naprzód do Annasza, bo ten był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród.
a szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi. Pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca odźwierna: czy i ty jesteś spośród uczniów tego człowieka? A on jej mówi: nie jestem. I stała czeladź i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się. A był z nimi i Piotr stojąc i grzejąc się. Tedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus: jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział Jezus: jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy: czy i ty jesteś z licznych jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet zapiał kur. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paskę. Wyszedł przeto Piłat do nich i powiedział: co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im tedy Piłat: weźcie go i wy osądźcie według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wyszedł tedy Piłat znowu do pretorium,
a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: Czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: Czyż ja jestem Żydem? Naród twój, najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: Więc ty jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego. Mówi do niego Piłat: Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, a wypuszczę was króla żydowskiego? A wszyscy zawołali znowu mówiąc: A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował, a żołnierze, uplutłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go i podchodzili do niego, mówiąc: Witajże, królu żydowski! I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: Oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduje w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie. I Piłat powiedział do nich: Oto człowiek. Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc: Ukrzyżuj! Rzecze im Piłat: Weźcie go i wy ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My zakon mamy, a według zakonu powinien umrzeć, bo się za Syna Bożego podawał. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uląkł i wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat:
Nie mówisz do mnie. Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę wypuścić cię. Odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali mówiąc: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwieli to Strotos, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali mówiąc: rzecze im Piłat: króla waszego mam ukrzyżować. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani żydowscy: nie mamy króla, jeno cesarza. Wtedy więc wydał im go na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które nazywa się Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też i napis i umieścił nad krzyżem, a było tam napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Mówi tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: nie krajmy jej, ale rzućmy o nią los, czy ją ma być. Aby się wypełniło pismo, które mówi: podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucili. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej,
rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. A było tam postawione naczynie napełnione octem, a oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przed szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem on dzień szabatu był uroczystym, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości Jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przypraw miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest w zwyczaju grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamtedy z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli.
Zapadła wielka cisza. Zapewne w sercu niejednego z nas dudni słowo krótkie i ważne. Dlaczego? Dlaczego Bóg wybrał krzyż jako narzędzie zbawienia? Dlaczego Jezus pozwolił się zabić? Bracia i siostry w Chrystusie, stajemy oniemiali. Wcielona miłość została zabita na krzyżu. Jezus z Nazaretu, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, oddał ducha w męczeńskiej śmierci. Czy nie można było inaczej? Czy rzeczywiście konieczne było takie ogołocenie? Jedynym kluczem do zrozumienia tajemnicy krzyża jest miłosierdzie Boże. W Jezusie Bóg Ojciec objawił swoją miłosierną twarz. Bóg się dał poznać nie jako surowy sędzia, ale cierpliwy i cierpiący Stwórca, który ratuje swoje stworzenie przez ofiarę z własnego Syna. Ratuje od kary wiecznej jako zapłaty za grzech. Pismo Święte wskazuje, że cierpliwa miłość Ojca Niebieskiego jest dwojakiego rodzaju, dwoma różnymi słowami hebrajskimi określa pewne cechy Boga. Z jednej strony taka cecha męskości, wierności przymierzu, wewnętrznemu zobowiązaniu, dbałości o stworzenie, cecha męska, a z drugiej strony pokazuje innym słowem hebrajskim delikatniejszy, niejako żeński, macierzyński wymiar Boga, takie przylgnięcie do stworzenia miłością cichą, czułą, współcierpiącą, osłaniającą, całkowicie darmo daną. Znakomicie wyraził tę właśnie prawdę o wielkiej wierności Boga, równocześnie Jego czułości, flamandzki malarz Rembrandt van Rijn. Znamy zapewne ten piękny obraz Powrót syna marnotrawnego. Rembrandt namalował go na rok przed swoją śmiercią. W 1668 roku był już wtedy dwukrotnie wdowcem. Przeżył dramatycznie śmierć swoich dwóch córeczek i swojego ukochanego syna Tytusa. Namalował ojca, który kładzie swoje dwie dłonie na klęczącym przed nim synu marnotrawnym, który powrócił skruszony. Ojciec ma przymknięte oczy, kładzie dwie dłonie na ramionach syna klęczącego przed nim, i to, co jest wyraźne, od razu daje się rozpoznać, to, że jedna dłoń diametralnie różni się od drugiej. Jedna jest twarda, wyraźnie wyrobiona, męska, większa, a druga delikatna i smukła, kobieca. Obraz wyraża miłosierdzie Boga, które ogarnia skruszonego człowieka silną męską dłonią,
wierności i kobiecą, subtelną dłonią czułości. Bracia i siostry, Ojciec Niebieski współcierpiał z Synem Bożym, przyjmując Jego ofiarę za mój i Twój grzech. Wybrał taki sposób przez krzyż, czyli karę śmierci dla przestępców, aby Chrystus wszedł w doświadczenie samotności i odrzucenia. Jezus nie odrzucił tego, nie sprzeciwił się, nie powiedział: Ojcze, przecież można inaczej. Przyjął i w pełni złożył z siebie ofiarę. Oddał się. Nie tyle dał się zabić jak niedołęga czy pechowiec, ale świadomie pozwolił się zabić jako największy dobroczyńca i przyjaciel ludzi. Tak jak zostało to ujęte w napisie naszej liturgicznej ciemnicy, w łączności z liturgicznym grobem: poświęcam siebie, abyście mieli życie. Warto zatrzymać się nad ceną tej przyjaźni, podkreślonej znakami i kolorystyką. Zobaczmy najpierw biel obrusu, misa i dzban do mycia nóg, powyżej winogrona i chleb przy lampce. To służba i oddanie Jezusa na ostatniej wieczerzy. Przyjaźń Jezusa przechodzi potem swoją wielką próbę w ogrodzie oliwnym, a dalej w osamotnieniu, wychłodzeniu i zapewne bezsennej nocy w ciemnicy. Zostaje podkreślona ta prawda bordowym kolorem tła. Z kolei biel grobu pańskiego i przełamana hostia, z której do kielicha kapią krople krwi, jest znakiem Eucharystii, źródła nowego życia, z którego ciągle czerpiemy. Dlaczego kreślimy się codziennie znakiem Krzyża Świętego? Chyba najprościej odpowiedzieć: aby z Chrystusem przyjmować różnorakie wyzwania, także znosić nasze cierpienia, aby moc Chrystusa nas wzmacniała. Pragnę przywołać przykład mężnego znoszenia cierpienia dla Chrystusa, który dotyczy polskiego męża i ojca, a potem kapłana z XIX wieku. Na pewno wszyscy znamy pieśń „Chwalcie łąki umajone”, albo pieśń „Idźmy tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki”, albo pieśń „O Maryjo, przyjm w ofierze”, wreszcie pieśń „Panie, w ofierze Tobie dzisiaj składam”. Napisał je ksiądz Karol Antoniewicz, jezuita, który zanim został zakonnikiem i kapłanem, był mężem i ojcem. Historia życia Karola była naznaczona ogromnym pasmem cierpienia. Urodził się w 1807 roku we Lwowie w polskiej rodzinie o ormiańskich korzeniach. Jego ojciec był adwokatem, ale młodo zmarł, co odcisnęło na Karolu silne piętno. Karol Antoniewicz skończył studia prawnicze, był poetą, znał wiele języków. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, poszedł walczyć za wolność Polski, a kiedy walka zakończyła się klęską, wrócił w rodzinne strony i starał się osiągnąć pewną stałość życia. Ożenił się z Zofią, z którą miał 5 dzieci. Tragedią ich rodzinnego życia była śmierć potomstwa. Żadne z tych 5 dzieci nie przeżyło nawet roczku. Oboje z Zofią byli ludźmi wielkiej wiary i czynnej miłości. Oboje łączyli swe cierpienie ze zbawczym cierpieniem ukrzyżowanego Chrystusa. Oboje gorliwie pomagali w szpitalu przy chorych i cierpiących, aby tak znaleźć ukojenie. Niestety Zosia, żona Karola, zaraziła się gruźlicą i mimo starań zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Pozostawiła Karola w przepaściach bólu. Wtedy jeszcze bardziej przylgnął do Chrystusa ukrzyżowanego. Oddawał mu świadomie miejsce w swoim życiu, wszedł z nim
w bardzo głęboką relację. Krzyż przestał być dla Karola znakiem czegoś, a stał się znakiem kogoś i stał się środkiem łączności. Karol odkrył, że jego nową drogą życia z Chrystusem ma być życie kapłańskie i zakonne. W roku 1839 wstąpił do zakonu jezuitów, został kapłanem i był znakomitym kaznodzieją ludowym. To właśnie ksiądz Karol Antoniewicz napisał pieśń „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka”. Ksiądz Karol zmarł w 1852 roku, zaraziwszy się na cholerę, gdy posługiwał jako kapłan ludziom w czasie epidemii. Sam doświadczył tego, co zapisał w zwrotce wspomnianej pieśni: „Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, on ciebie wesprze, ocali”. Bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj ważne jest również postawienie pytania, w jakim celu? W jakim celu krzyż? Celem jest niebo, jest szczęście wieczne. To przez swoją śmierć krzyżową Jezus otworzył nam drogę do nieba, do szczęścia wiecznego z Bogiem i świętymi. Każdy, kto w Niego wierzy, ustami wyznaje, czynami naśladuje, ma szansę na dojście do nieba. Za chwilę pochylimy się, aby gestem liturgicznym oddać chwałę Bogu przed krzyżem. Choć dzisiaj nie uczynimy tego przez pocałunek, postarajmy się prywatnie czynić błogosławieństwo krzyża na czole swoich bliskich. Niech spełnią się słowa innej pieśni pasyjnej: „O Jezu, miłości zdroju, wzdycham do Twego pokoju, za grzechy płaczę, sercem Cię raczę, krzyżem Twoim głowę znaczę”. Amen. W dniu dzisiejszym modlitwa powszechna ma wymiar szczególny. Obejmujemy naszą troską cały świat i wszystkie jego sprawy, ponieważ Chrystus, gdy został wywyższony na krzyżu, wszystkich przyciągnął do siebie. Modlitwa ta swoimi korzeniami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Po zapowiedzi intencji przez kapłana wszyscy modlimy się w chwili ciszy. Następnie główny celebrant wypowiada kolektę, która jest zebraniem wszystkich naszych modlitw. Po niej wspólnie odpowiadamy amen, potwierdzając i świadomie włączając się w modlitwy zanoszone przez celebransa. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dziewa Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za naszego biskupa Marka, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiary i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie chrztu świętego zostali złączeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i wierności Jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawe prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pewniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując się doznali pokoju. Spraw łaskawy, by wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiary w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serce i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawienie. Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zakończyła się pierwsza część dzisiejszych obrzędów, liturgia słowa. Słowo Boże wprowadziło nas w misterium męki i śmierci Jezusa. Krzyż jest znakiem śmierci Jezusa oraz symbolem wielkiej Bożej miłości do nas. Dlatego w sposób uroczysty wnosimy do kościoła zasłonięty krzyż. Kapłan, odsłaniając go stopniowo, będzie śpiewał: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. A my wszyscy odpowiemy: pójdźmy z pokłonem. Po każdej odpowiedzi przyklękniemy i w ciszy podziękujemy Chrystusowi za trud naszego zbawienia. Adorację rozpoczną kapłani. Po nich przystąpi służba liturgiczna,
a następnie trwać będzie adoracja wszystkich wiernych w porządku takim, jak podczas procesji do Komunii Świętej. Adoracja krzyża następuje tylko przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, zachowując dystans między sobą. Bardzo prosimy nie dotykać i nie całować krzyża. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ujdźmy z pokłonem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czym mem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czym mem zasmucił, albo w czym zawinił, jam cię wprowadził.
Matka niebiący, jam Cię wprowadził w kraj miodem płynący. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił, w czym mem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam Ciebie szczepił winnicą wybrana, a Tyś mnie Ocem poił swego Pana. Jam Ciebie szczepił winnicą wybrana, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił, w czym mem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam dla Cię spuszczał na Egipt karanie, a Tyś mnie wydał na ubiczowanie. Jam dla Cię spuszczał na Egipt karanie, a Tyś mnie wydał na ubiczowanie. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Resurrectionem tuam, laudamus Domine.
Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz słoną srogość, którą śmiało z urodzenia. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez Cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubion. W jasełkach leżąc, gdy płakał, już tam był, wszystko oglądał, iż tak haniebnie umrzeć miał, gdy wszystek świat odkupić chciał. On czas między zwierzętami, a teraz między łotrami. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego. Gdzie Bóg Król świata całego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Ta sama krew Cię skropiła, która nas Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu...
krzyżu miłości nauka, kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie i szuka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, adoracja pomału się kończy. Po zakończeniu liturgii będzie możliwość adoracji dla osób, które uczestniczyły w dzisiejszej liturgii piątkowej na zewnątrz kościoła. A teraz nastąpi trzecia część obrzędów, Komunia Święta. Nie rozważamy męki Jezusa po to, aby pocieszać Go i wspierać w cierpieniu, lecz po to, by to On nas umocnił, by na nasze troski i ciemności spłynęła z krzyża zbawcza moc. Udział w chrystusowej śmierci przynosi nam życie, bo wydane za nas ciało Jezusa stało się naszym pokarmem. Również dzisiaj Chrystus krzepi nas swoim ciałem. Przygotujmy się godnie na Jego przyjęcie. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowym. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bez pieśni wszelkiego zamętu pewni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kapłani zaraz udadzą się na chór, jak i na zewnątrz kościoła. Prosimy o cierpliwość. Przypominam, że w pierwszej kolejności przyjmujemy komunię na rękę, a na końcu osoby, które pragną przyjąć komunię do ust. Oh.
Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało. Za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś. Daję Ci pokłon Bogu prawdziwemu. W tym sakramencie dziwnie zakrytemu, żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, pohamować raczył. Zmiłuj nad nami grzesznymi, nie racz pogardzać prośbami naszymi. Zgrom kardych siły, daj pokój miły, wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady pośród ludu swego. Jezu Chryste, przez Ciebie.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Już za chwilę w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu. Przy grobie Chrystusa odbywać się będzie czuwanie, w którym rozważając raz jeszcze ogrom Bożej miłości, będziemy dziękować za to wszystko, co Jezus nam wyjednał przez swoją zbawczą śmierć. Niech rozważanie Jego męki, jaką podjął z miłości do nas, doda nam siły do ciągłego nawracania się, abyśmy już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Zachęcamy do adoracji krzyża oraz czuwania przy grobie Pańskim do godziny 24. Spowiedź dziś będzie od godziny 21 do 24 oraz w sobotę od 9 do 16. Święcenie pokarmów w sobotę będzie od godziny 9 do 16 przed głównym wejściem do kościoła. Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20. Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej. Zbawca źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki krót. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, o ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. O
Oto boski Zbawca, zamki śmierci skruszył. Zburzył straszne odrzwia, duszom życie wróci. Odszedł pasterz nam, o ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Zmiażdżył władzę czarta mocą bóstwa swego i ujarzmił pychę wroga piekielnego. Odszedł pasterz nasz, to ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobów grzechu, nawiedź i napewnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowanie wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.